Zapraszam na film www.domza150000.pl. Siemanko, w poniedziałek. Dzisiaj rano dzisiaj z Kawulcem przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, jaka sytuacja. Nie pada na szczęście, chłopaki rozszalowują. Kawa pojechał ciąć papę, 7 rolek na ten projekt. Izolację poziomu chcielibyśmy dzisiaj zrobić. A ja tymczasem będę robił w końcu zasyp tego miejsca, które wcześniej uszkodziłem. Dostałem dużo wiadomości od Was odnośnie historii mojego życia, tak więc na pewno coś Wam jeszcze opowiem. Po odzewie z Waszej strony widzę, że po prostu zainteresowani tego słuchaliście. Działki. Na szczęście tylko rura jest. Z tyłu pożyczek pierwszego rzędu nie uszkodzić komuś.
spotkać się. Masakra w ogóle.
opowieści, skrypty. Nie wiem, czy będzie słychać coś. To wiecie, jaki największy biznes życia zrobiłem? Jak miałem 10 lat albo z 9, w Czernikowie właśnie. Bo kiedyś jak były dożynki, to były dożynki, nie to co teraz jest. Cała wioska, czyli 300 osób, pracowników. Wraz ze współmałżonkami, z dziećmi i w parku mieliśmy boisko. Całe boisko dookoła było rozłożone. Stoły były rozłożone, ognisko na środku boiska. Takie kilka metrów do góry, ognicho. No i wiecie co się działo, nie? Jedno wielkie chlanie. Nie, że ja, bo ja za młody byłem. Ale wtedy... Kurde. Wtedy właśnie, jak się wymykałem przez okno z pokoju, właśnie wtedy robiłem biznes życia, bo wymknąłem się gdzieś nad ranem, jak już szarówka była. A tam wiadomo, znaczna część ludzi poszła do domu, część niestety spała na stołach. Normalna sprawa, na nikim to nie robiło wrażenia. No i ja ruszyłem na łowy. Ale żeby też była jasność, nie szabrowałem tych ludzi, tylko to co znalazłem gdzieś na trawie dookoła tych stołów. Portfeli nie ruszałem, kosztowności nie ruszałem, takich stricte kosztowności, pierścionki i tak dalej, zegarki, bo tego też tam było mnóstwo. Tylko co ja bym wtedy rodzicom powiedział, skąd ja to mam? Ale pieniążki jak znalazłem, to chętnie. No to po jednej takiej wyprawie, szarówka już była, to na pół roku na ciuciu miałem w sklepie. A pieniążki miałem schowane w tym, w parku, w takiej dziupli niedaleko. No bo to też nie... Mama by mi nie uwierzyła. A kto by uwierzył, że dziecko 10-letnie takie numery może robić? Jak widać, można. Jednak otworzę, bo mi paruje. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie mogłem tych ciuciu jeść oficjalnie, ale miałem taki patent, że jak wracałem ze sklepu, to potrafiłem po drodze zjeść paczkę draży i dwa lody na lewo. A to trwało parę minut lepiej. Mama to obejrzy, to ona w to nie wierzy. Wczoraj gadaliśmy, akurat byłem. Że ty takie rzeczy się robi, że ja o tym nie wiedziałam. A ja mówię, mamuśka, niemożliwe nie istnieje. Musisz się tego, musisz to w końcu pojąć, że niemożliwe nie istnieje.
ręce przy pięciu warstwach śmiało na dwa razy można wibrować. I nie zawibrujecie tego zawieszarką małą w takim stopniu, nie ma takiej opcji nawet. Ślizgawiczka będzie gorsza niż tam.
masz porównanie, teraz masz różnicę, jak od razu na drugi dzień się rozszalowuje, a jak po paru dniach. To jest to, co wam mówiłem, że warto rozszalować na drugi dzień, jeżeli są możliwości, bo inaczej to jest masakra, udręka. I by nie duża różnica, a jedna.
sobie miejsce zrobić do przytu piachu. Zobaczcie tu, jak to widać na łyżce.
ostateczna. Żeby się do budynku nie zbliżać, to wezmę tyłem, to załatwię ten drugi temat. Piachu nie może rozgarniać.
łysy? Co tam? Gdzie pod koła wchodzisz? Cię rozjadę, nawet nie poczuję, robaku. Jesteśmy na ten, na wizję, ale to mniejsza. Nic niezbędnego, ani nic. Ten gość, co kiedyś, pamiętasz Tomka Obdat? Jak on wyglądał? Garbaty, no. Takim tym, czapeczką takim. No, czapeczka i w skórze chodzi. Jeździł, w skórze chodzi. I obczajał. Tutaj był? Tak. Tutaj, chłopie. A, szkoda szczępić ryja. Złodziej od PRL-u Segliny nie mogą z nim rady dać. Chłopie, złapać, wywieźć, wpier... Wiesz, o co chodzi? Niech nas nie okrada. Dobra. Jeśli Boże, jest taki złodziej. Od PRL-u. Ostatnio gadałem z gliniarzem znajomym. Nie mogą sobie z nim poradzić, bo na gorącym go nie mogą złapać. I wyobraźcie sobie sytuację, że jest tak cwany, że nawet ostatnio, parę miesięcy temu, kumpla okradli i w tą noc, co go okradli, z altanki takiej, pod domem oczywiście, taki domek ogrodzony, nie wolno wchodzić, moja prywatna posesja, no zginęła mu podkaszarka szpila i jakieś tam jeszcze duperele. I wyobraźcie sobie, że chłopak ma kamery i na tych kamerach był nagrany ten właśnie typ, o którym mówię, który chodził sobie w tą noc, co mojego kumpla okradli w jego ogródku i łapał za klamkę do tej altany nawet. Jest nagrane na kamerze to. Ale nie ma nagrane, jak niesie tego fanta. Oczywiście policja nie może zrobić nic. To dla mnie to jest chora sytuacja. Takim ręce łamać. Złodziejom powinni łamać ręce. Jednemu, drugiemu by połamali, to a trzeci, czwarty by się zastanowił. Czy za kilkaset złotych dać sobie ręce połamać. Może się to komuś z was nie podobać, ale to już mnie nie interesuje. Oko za oko i tyle w temacie dla mnie. Właśnie o tym nie chcą mówić. A, ja nawet jestem pewien, że wielu z moich widzów jest tego zdania.
do pół metra gdzieś. Jeszcze jedną tu. Rambo 7? Co? Rambo 7 oglądałeś? 6. Rambo 6 oglądałeś? Nie. A to z tym murzynem? Z jakim murzynem? Nie Rambo, tylko ten. Ja do tego oglądałem. To Creed. Rambo to jedno. Do mnie dzwonili, żebym zagrał rolę w Rocky, ale czasu mówię, nie mam, bo wie. To zasypywać. Mamy godzinę 15 z minutami. Przygotowałem na zewnątrz, tu odpuściłem, tu zrobimy mniejszym sprzętem, bo nie chciałem się utopić, bo nie byłoby problem z tym, kto by mnie miał wyciągać stąd. Jest przygotowane tak, że tam już jest poniżej. Zasyp jest zrobiony na razówę. Będzie to zawibrowane stopą, skoczkiem w dniu jutrzejszym. Tu chłopaki natomiast spisali się ekstra i mamy położoną papę, czyli izolacja przeciwwilgociowa pozioma. Na stopy też dzisiaj jeszcze dacie? Nie, na stopy to ja w trakcie sobie robiłem, co już te. Przy murowaniu? Zamykało, a ja sobie te. No dobra, jeszcze tylko łatki na te, nie? Bo ja stopy muszę i tak wziąć się obrywać. Kawulec, łatki na bednary. I tu mamy zrobione miejsce do pracy trochę, żeby kurczę nam, bo to wszystko pływa dookoła tam. Tutaj jest zrobione, rozciągnięta ta resztka piachu, która została do tego, żeby... Co? Taka czysta. Takiej czystej nie było. W skarpetkach chodziłem. Tak? No ja. W skarpetkach? No. Porąbany. Mówię, a co? No i plan na jutro jest jaki, chłopaki? Narożni... murowanie jutro, nie? Tylko jutro kawa zrobimy nowość. W mojej firmie. Ja jutro wam nie pomagam. Startujesz ty z narożnikami sam. Ja ci nie wyznaczam. Ja ci tylko opowiem rano. I tak, żeby było dobrze, nie? Musisz, kawa, level up. Co tu jeszcze? Wam coś miałem jeszcze ciekawego powiedzieć, ale zapomniałem. Tu już tak jak widzicie, nawet jakby teraz ostro popadało, to nie ma obaw, że nam wleci na ten, bo jest sporo wolnego miejsca, ale myślę, że na dniach zostanie to wyciągnięte w ten sposób jeszcze, żeby ten rów jednak, może nie tyle rów, w tym miejscu, gdzie jest woda tutaj na zewnątrz, żeby to pogłębić, żeby w razie w opadów, żeby jednak ta woda nam nie błaziła na papę, bo po prostu nam upierdzieli całości, głupiego robota później będzie.
mieliście okazję zobaczyć, jak to było wszystko dzisiaj robione. Tam zostało na koniec całe błoto zgarnięte jeszcze i droga została delikatnie, celowo delikatnie zasypana piaskiem, ale to już była taka ekstra robota tutaj, żeby się po prostu nie robiła za każdym razem chlapa, tak jak to można było zobaczyć przy jeżdżeniu. Teraz by wystarczyło 3-4 dni bez deszczu, opadów i tu by się zrobiła skała z tego. No ale znając życie, nie zrobi się skała, nie? I będzie padać. Tfu, tfu! No właśnie, jak to powiecie? Kawa potrzebuje bodyguarda dzisiaj. Nie mam. Bodyguarda potrzebuje. Kawa. Potrzebuje bodyguarda. Do Kostrzynia muszę jechać. A sam się boję. Dobra, ludzie, cześć i czołem. Kluski z Rosołem. Chłopaki kończą kleić, tam już wszędzie poklejone. Tu jeszcze widzę chyba wklejka i łatki, tak jak było to u nas, można niejednokrotnie zaobserwować na Bednarki jeszcze. No i zobaczcie, mimo warunków takich, jakie mieliście okazję zobaczyć, uważam, że wyszło całkiem nieźle, żeby nie powiedzieć ekstra. Wymiar jest, myślę, że centymetr nie ucieka nigdzie, ani w poziomie, ani tu na wymiarach. I tak się to u nas robi. Cześć.